Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym wykładzie. Jest to grupa wykładów, które mają Państwu przybliżyć informacje o hormonach. Ja postanowiłam dzisiaj, ponieważ już wiem, że Państwo mieli wykład o hormonach, jakie mamy gruczoły dokrewne, jakie hormony są wydzielane przez dane gruczoły dokrewne, jak te hormony wpływają na nasz organizm. Będą Państwo też mieli wykład o tym, jak stres wpływa na nasze ciało, na naszą skórę, jak trądzik może być wywołany przez zaburzenia hormonalne. Ja dzisiaj chciałam Państwu trochę powiedzieć tak inaczej niż macie w podręcznikach. Otóż pierwsze pytanie, jakie ja sobie zadałam, przygotowując się na dzisiejszy wykład, było właśnie to, po co nam hormony? Tytuł wykładu, jak działają na nas hormony od narodzin do śmierci. Proszę Państwa, hormony wbrew pozorom kierują już nami, naszym ciałem, zanim my się jeszcze urodzimy. Tutaj ja przypomnę tylko pierwsze, że cały układ dokrewny oparty jest na wzajemnym współdziałaniu gruczołów dokrewnych, z którego trzy rodzaje mieszczą się w naszym mózgowiu. Gruczoły wydzielają hormony, które mają dotrzeć do receptorów obecnych wewnątrz komórek naszego ciała albo na ich powierzchni. Proszę Państwa, centrum dowodzenia naszej gospodarki hormonalnej mieści się w samym środku naszego mózgu. To jest takie kolokwialne stwierdzenie, ale myślę, że ułatwi zapamiętanie, bo tam są i podwzgórze, i przysadka, które zbudowane są ze specjalnych komórek, które budują tak zwany mózg emocjonalny, czyli wchodzą w skład układu limbicznego. Sterują one naszym układem endokrynnym, ale też układem nerwowym, bo z dotychczasowych wykładów, i zresztą w szkole się Państwo też na pewno dowiedzieli, o ścisłej współzależności i współdziałaniu między układem nerwowym i układem dokrewnym. Jak już wcześniej powiedziałam, każdy hormon musi zlokalizować komórki docelowe, aby móc na te komórki wpłynąć. W dotarciu do celu, do właściwych komórek, pomagają receptory, które się znajdują wewnątrz naszych komórek albo na ich powierzchni. I teraz jeśli hormon rozpozna taki receptor, to łączy się z nim i wtedy po tym połączeniu zostaje uruchomiony szereg reakcji, które albo pobudzają, albo hamują charakterystyczne, specyficzne procesy, które zachodzą wewnątrz naszych komórek, wpływając na ich funkcjonowanie. Tutaj na tym rysunku znalazłam Państwu taki rysunek, żeby Państwu właśnie pokazać to, o czym mówiłam. Proszę zobaczyć. Komórki gruczołu dokrewnego, tutaj zaznaczone na niebiesko. Proszę Państwa, ważną rzecz chciałam tutaj powiedzieć, bo nie wiem, czy Państwo już o tym słyszeli, że gruczoły dokrewne nie mają przewodów wyprowadzających wydzielinę, tak jak mają na przykład gruczoły potowe. A dlaczego? A dlatego, żeby maksymalnie skrócić drogę dotarcia hormonu do docelowej komórki. Czyli, aby tak się stało, nasze gruczoły są otoczone siecią naczyń krwionośnych włosowatych, do których bezpośrednio jest wydzielana wydzielina z gruczołów dokrewnych, czyli hormony. I tutaj mamy komórki docelowe, na których powierzchni są receptory i do tych receptorów te hormony się przyłączają. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam wcześniej, hormony działają na nas od samego początku naszego życia. Podzieliłam wykład na takie bloki, gdzie niedokładnie, ale będę mówiła o hormonach, które wpływają na nas w pierwszych fazach naszego życia i pod koniec naszego życia. W ciągu całego naszego życia, jak doskonale wiecie,
ciało przechodzi serię takich przemian. Dorastamy, dojrzewamy płciowo, zakładamy rodzinę. Za tym wszystkim stoi układ dokrewny, który kieruje tymi zmianami, począwszy od urodzenia, aż do dojrzewania i wpływa na każdą komórkę naszego ciała. Reguluje wszystkim, co nasz organizm wykonuje, począwszy od snu po rytm bicia serca. Rozmnażanie zaczyna się w mózgu. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, najważniejszą funkcją hormonów, ja tak uważam i uważam, że jak Państwo posłuchają tego, co ja mówię, to się pewnie część z Państwa zgodzi, jest tworzenie nowego życia. Dlatego, że bez hormonów nowe życie nie zaistnieje. Więc współpraca hormonów z komórkami buduje taką relację, która powoduje, że może to nowe życie powstać. Jest stymulacja wytwarzania hormonów płciowych, dzięki którym możliwe jest zapłodnienie. Proszę Państwa, od okresu pokwitania pod wzgórze i u kobiet, i u mężczyzn wytwarza taki hormon, który się nazywa gonadoliberyną. Jest to hormon, który uwalnia gonadotropiny, co sprawia, że przysadka zaczyna produkować hormon folikulotropowy, przepraszam, FSH i lutropinę, czyli LH. Lutropina stymuluje owulację i umożliwia zapłodnionej komórce jajowej zagnieżdżenie się w macicy. A oba te hormony trafiają do krwiobiegu i stamtąd zarówno do gonad męskich, jak i gonad żeńskich. Jak to działa u mężczyzn? Tutaj na tym schemacie, tak jak ja opisałam na przezroczu, mają Państwo po prawej stronie pokazane te zależności, jak to zachodzi u kobiet, po lewej, jak to się dzieje u mężczyzn. Otóż, proszę Państwa, jak mówiłam, pod wpływem wydzielania hormonu gonadoliberyny, przysadka zostaje jakby nakłoniona do produkcji hormonu FSH i lutropiny. Ten hormon u mężczyzn działa na komórki, które się nazywają w jądrach komórkami Leydiga, i gdy lutropina trafi do komórek Leydiga, komórki Leydiga zaczynają wytwarzać testosteron i niewielką ilość hormonu żeńskiego estradiolu. Z kolei testosteron w tym momencie zaczyna stymulować jeszcze inny rodzaj komórek obecnych w jądrach męskiego narządu płciowego, czyli komórki Sertoliego, i przez 70 dni, jak wykazały badania, kontrolują proces dojrzewania plemników w jądrach. A jak to działa u kobiet? Otóż od mniej więcej 10 roku życia przysadka u dziewczynek zaczyna wydzielać hormon folikulotropowy, który stymuluje pęcherzyki jajnikowe, które zawierają niedojrzałe jeszcze komórki jajowe. Pęcherzyki zaczynają produkować estrogen i progesteron i dochodzi do wspomagania w momencie zapłodnienia, kiedy dojdzie do zapłodnienia. Rolą tego estrogenu i progesteronu jest wspomaganie w zagnieżdżeniu się komórki jajowej w macicy. Czyli tak jak powiedziałam, już od okresu pokwitania nasze podwzgórze i przysadka, i zarówno jak u kobiet, jak i u mężczyzn, zaczynają pracować na to, aby w przyszłości młodzi ludzie mogli dać nowe życie. Potem mamy ciążę. Na wczesnym etapie ciąży organy płciowe chłopca i dziewczynki wyglądają tak samo. Na samym początku płód ma struktury kobiece, ale jeśli ma urodzić się chłopiec, czyli dysponuje zespołem chromosomów XY, czyli ma chromosom żeński i chromosom męski, bo przypominam, chromosomy X, dwa chromosomy X mają kobiety, dziewczynki, czyli jeśli się jest chromosom Y, to pod wpływem tego chromosomu, pod wpływem genu
wydzielane są hormony, które umożliwiają pojawianie się struktur męskich u takiego płodu. Bowiem chromosom Y odpowiada za produkcję substancji, które wytwarzają męskie narządy płciowe. Narządy płciowe takiego zarodka już na wczesnym etapie ciąży produkują hormony, w tym tak zwany hormon antymillerowski, w skrócie AMH. W pierwszych miesiącach od zapłodnienia ten hormon powoduje, że zanikają struktury płciowe, które, jak mówiłam, mogłyby się stać żeńskimi narządami rozrodczymi. Dzięki temu, że zadziałał hormon antymillerowski, testosteron zyskuje jakby możliwość, żeby w przyszłości, daje możliwość, żeby się wytwarzyły narządy płciowe męskie i żeby potem na świat mógł przyjść chłopczyk. Ten hormon antymillerowski robi jednak więcej. Otóż gdy jego poziom u chłopięcego płodu pozostaje wysoki, nawet po zaniknięciu żeńskich narządów płciowych, to badacze, prowadząc badania na ten temat, zaczęli dochodzić do wniosku, że on musi mieć jakieś jeszcze inne znaczenie. I uznali, że to prawdopodobnie jest hormon, który może też mieć jakiś związek z rozwojem mózgu, który właśnie na tym etapie zachodzi. I w badaniach przeprowadzonych na myszach podano samce myszy manipulacji genetycznej, aby wytwarzały mniej tego hormonu antymillerowskiego, więc przeprowadzono badania behawioralne i okazało się, że takie samce zachowują się mniej agresywnie i mniej dominująco. Oczywiście nie można z tego wyciągnąć wniosku, że tylko ten hormon wpływa na zachowanie, no bo to nigdy tak nie jest, że wszystko zależy od jednego genu albo od jednego hormonu. Tutaj jest o wiele więcej czynników, które mają wpływ na nasze zachowanie, ale badacze doszli do wniosku, że wpływ tego hormonu na rozwój mózgu może mieć pewien udział w tym, że jest wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia na przykład autyzmu czy nadpobudliwości, czyli ADHD u chłopców. Ale hormon antymillerowski wytwarzają również dziewczynki, ale dopiero po narodzinach. Wtedy okazuje się, że zadaniem tego hormonu jest zahamowanie produkcji FSH, czyli hormonu folikulotropowego, co chroni dziewczynki przed dojrzewaniem komórek jajowych, przed wejściem w okres pokwitania. No i mamy następny etap, mamy poród i dwa hormony, na których się skupię, czyli prolaktyna i oksytocyna. Oba te hormony powstają w przysadce, która w czasie ciąży zwiększyła dwukrotnie swoją objętość. No bo organizm kobiety, ale też przede wszystkim rosnącego płodu, potrzebuje właściwie funkcjonować. Aby więc zaspokoić rosnące potrzeby na zapotrzebowanie na hormony, no przysadka musi produkować bez przerwy, więc zwiększa również swoją objętość. Prolaktyna i oksytocyna to są hormony, które pozwalają przyszłej mamie przejść przez ostatnie miesiące ciąży, pomagają zbudować więź emocjonalną między matką a dzieckiem, ale odgrywają też istotną rolę przy porodzie, kiedy przychodzi czas na skurcze macicy i później, kiedy ciało matki musi odpocząć i zaczyna się produkcja mleka. Oksytocyna jest uwalniana głównie podczas pierwszych skurczów porodowych, a po porodzie odpowiada za odruch wypływania pokarmu z piersi, który następuje to odruch wtedy, kiedy matka już słyszy płacz swojego dziecka. Ten hormon produkujemy również, co jest bardzo interesujące, w kontakcie z osobami bliskimi.
partnerem, rodziną, przyjaciółmi i dziećmi. I proszę bardzo, to jest dowód na to, że jest taki hormon potrzebny i że hormon, który do tej pory większość uważa za jedynie uczestniczący w procesach, znaczy w przebiegu ciąży na przykład, pełni też taką dodatkową funkcję nie tylko u matek. Badania, to jest oparte na wynikach badań, które pokazują, że dzieci, które są zaniedbane społecznie, u nich stwierdza się niedobór oksytocyny, co przypomina takie zachowania autystyczne. Faktycznie istnieją dowody na to, że kuracja oksytocyną u takich dzieci może ułatwić kontakty społeczne i jakby troszeczkę zmniejszyć te objawy autyzmu. Od z kolei 12 tygodnia życia płód zaczyna wytwarzać hormony sam i, jak pokazują badania, może nawet sam wpływać na termin porodu. Płód, wydzielając hormony, może określić moment, kiedy wystąpią skurcze macicy u matki i tym samym decydują o czasie swojego, dzieci decydują o czasie, kiedy przyjdą na świat. No niestety nie ma jeszcze dokładnych mechanizmów, w jaki sposób to działa, natomiast lekarze często kobietom, które są w ciąży, mówią, no dziecko zdecyduje, kiedy ma przyjść na świat. No więc coś w tym jest. Te hormony, o których mówiłam, wpływają również na łagodzenie bólu podczas stresu fizycznego. Pierwszy ten ból, który znają kobiety rodzące, pojawia się w czasie porodu i te hormony obniżają próg bólu. Wtedy też mama wytwarza endorfiny, czyli takie peptydy, które przypominają morfinę i produkowane są przez ciało nasz matki w podwzgórzu. To właśnie endorfiny sprawiają, że jest dodatkowe wsparcie, które działa jak znieczulenie. Endorfiny kojarzą się najbardziej ze sportami wytrzymałościowymi, a szczególnie jest, tak może słyszeliście, o euforii biegacza. Otóż biegacze, którzy biegają w maratonach często, doznają takiego przyjemnego stanu po biegu i podczas biegu i po biegu, który świadczy o tym, że są oni jakby uzależnieni od takiego wysiłku. I z tym właśnie mamy do czynienia, kiedy działają endorfiny. One są uśmierzaczami bólu i jednocześnie hormonami szczęścia. Ale badania pokazują, że hormony również pomagają na stres psychiczny. Przychodzą nam z pomocą nie tylko wtedy, kiedy wykonujemy ciężki wysiłek fizyczny, takim jak jest trening czy poród, ale także przy stresie psychicznym. Ciąża, która się kończy porodem, może trwać dłużej oczywiście niż maraton, bo to może być kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Większość kobiet w ciąży odczuwa te emocje bardzo intensywnie. I teraz, tak jak ja tutaj napisałam, z punktu widzenia hormonów, powodem jest tutaj długotrwały, wysoki poziom estrogenu we krwi matki. Co więcej, zagnieżdżony zarodek sam wytwarza substancje, takie jak tryptofan i serotonina, które są ściśle powiązane z dobrostanem psychicznym matki. Następny etap życia, rozpoczęcie rozwoju seksualnego. Ja tutaj nie będę szczegółowo opowiadała o tym, jakie hormony są wydzielane i jaka jest ich funkcja. Natomiast powiem o pewnych zachowaniach,
które obserwujemy u dojrzewających młodych ludzi, związanych, zachowaniach związanych właśnie z działaniem hormonów. Oczywiście okres dojrzewania, estrogeny stymulują u dziewcząt wzrost piersi i menstruację. U chłopców testosteron uruchamia powstawanie zarostu, produkcję plemników i masy mięśniowej. No ale natura nie pozwala nam zapomnieć, że jednym z najważniejszych zadań, jakie przed nami stoją, jest stworzenie nowego życia. Więc kluczowe jest, abyśmy jako ludzie zostali przygotowani zarówno fizycznie, jak i psychicznie do przyjmowania większej odpowiedzialności. Ale tu jest problem, bowiem w okresie dojrzewania, w okresie pokwitania nie wszystkie części mózgu rozwijają się w równym tempie. Dlatego dochodzi w okresie pokwitania do zaburzenia równowagi między działaniem emocjonalnego ośrodka nagrody, czyli tego układu limbicznego, a ośrodkami racjonalnego planowania, które leżą w korze przedczołowej naszego mózgowia. W uproszczeniu, tak jak tutaj napisałam, rozsądek jest mniej aktywny niż emocje. Im większa różnica między nimi, tym impulsywniej i ryzykowniej będzie działał nastolatek. I pytanie, jak to możliwe, że rozwijający się mózg łączy się z robieniem głupot? No bo często dorośli tak na to patrzą. Otóż zwiększenie poziomu testosteronu we krwi, ale ten testosteron jest i u dziewcząt, i u chłopców, dodatkowo stymuluje już aktywny ośrodek nagrody. Oprócz tego testosteron osłabia połączenia między strukturą mózgu, która pozwala wykrywać zagrożenia, a obszarem mózgu, który wspiera podejmowanie decyzji. Prowadzone badania na ten temat, na przykład takie badania, że dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat poddane badaniom, okazało się, że ryzykują finansowo tym bardziej, im więcej testosteronu miały we krwi. W innych badaniach podano dorosłym mężczyznom dodatkową dawkę testosteronu i porównano ich zachowanie z grupą kontrolną. I co się okazało? Że mężczyźni, którzy dostali dodatkową dawkę testosteronu, są bardziej skłonni do podejmowania, nieuzasadnionych decyzji zamiast przemyślanych wyborów, czyli testosteron. Z tego wynika, że wpływ testosteronu na nasz organizm jest ogromny. Badania pokazują, że mogą być ogromne skutki działania testosteronu również w czasie ciąży, bowiem im wyższe stężenie testosteronu u płodu, tym większa skłonność na przykład do ryzykowania w dziedzinach finansów w późniejszym czasie. Cechą pokwitania jest oprócz dojrzewania jest również olbrzymi skok wzrostu, zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców. Jaki hormon za to odpowiada i jak to dokładnie działa? Otóż hormon wzrostu. Słyszeliście o hormonie wzrostu na pewno i co się okazuje, że on nie jest aż tak istotny wtedy, kiedy jesteśmy dorośli, ale bardzo ważny jest właśnie w okresie pokwitania. U młodych osób on odpowiada głównie za przekazywanie sygnałów do płytek wzrostu kości długich, co powoduje wydłużenie tych kości, a więc rośniemy. Kiedy ta substancja działa u dorosłych, już ukształtowanych, to odgrywa ona inną rolę. Pomaga łatwiej spalać tłuste posiłki, hormon wzrostu sprawia, że one nie są tak tuczące. Oprócz tego
działa w przemianie glikogenu w glukozę, dzięki czemu rośnie poziom cukru we krwi, uwalniana jest energia. Dodatkowo hormon wzrostu zwiększa masę mięśniową, pobudza czynność serca i co ciekawe, przyspiesza gojenie się ran, a do tego ma nawet pozytywny wpływ na nastrój. No ale nigdy nie jest tak, że nie ma jakichś ograniczeń, nie ma jakichś skutków ujemnych. Proszę Państwa, gdy nadmiar hormonu wzrostu wystąpi po okresie pokwitania, to wtedy mówimy o akromegalii. To też na pewno wiecie, czyli zwiększenie długości kończyn. Często skutkuje to nienormalnym powiększeniem dłoni, stóp, żuchwy, nosa i uszu, co daje bardzo charakterystyczny wygląd. I tutaj jest, proszę Państwa, fotografia, którą ja specjalnie dla Państwa zamieściłam, bohaterów filmu Rodziny Adamsów, w której grał holenderski aktor Karel Struyken, u którego stwierdzono właśnie akromegalię. On ma wzrost 213 cm i but 54. Oczywiście ten wielkość buta 54 cm, oczywiście te cechy on znakomicie wykorzystał w roli kamerdynera Larcha w Rodzinie Adamsów. No i kolejne funkcje naszego organizmu, które zależą od hormonów. Sen, ruch, jedzenie i głodówki. Proszę Państwa, hormonalne godziny szczytu przypadają na noc. No to jest trochę tak, śmiałabym powiedzieć, że jak idziemy do przychodni, żeby nam zbadano poziom hormonu we krwi, idziemy rano, no to w świetle tego, co ja tutaj mówię, to jest trochę bez sensu. Bo rzeczywiście hormony najczęściej działają w nocy. Gdy głęboko śpimy, to wtedy obniża się nasze tętno, zmniejsza się ciśnienie krwi, nasze mięśnie się rozluźniają, zwalnia oddech i wtedy organizm może rosnąć, może się regenerować. Kiedy powstają nowe komórki, zastępują stare, zużyte komórki, uzupełniamy poziom energii dla organizmu. Szczególnie dużo hormonów wzrostu trafia wtedy do krwi, kiedy jesteśmy w fazie snu głębokiego. To, czego nastolatki nie lubią, a co każdy z nas przechodzi w wieku kiedy ma te naście lat, to, że trzeba spać zgodnie z zegarem biologicznym, który w okresie dojrzewania no niestety potrafi mocno się przesunąć. Nastolatek kładzie się do łóżka późną nocą, oczywiście może spać do woli, ale to już nie jest taka jakość snu, jaką można uzyskać śpiąc w regularnych godzinach. To oczywiście może nastolatkowi zakłócać produkcję hormonu wzrostu. Zmienia się też cykl dobowy. Zahamowaniu ulega wytwarzanie hormonu snu wydzielanego przez szyszynkę, czyli melatoniny, co z kolei wpływa hamująco na wytwarzanie hormonu wzrostu. Również wykazano, że aktywność fizyczna stymuluje produkcję i wydzielanie hormonu wzrostu, no a ruch pobudza rozwój mięśni i wzrost komórek. Ale z tym wysiłkiem to jest tak. Podczas gdy wykonujemy wysiłek fizyczny taki ostry, jak na przykład intensywne uprawianie sportu, to mamy zapewnioną większą ilość hormonu wzrostu. Natomiast długotrwały z kolei stres psychiczny, nie fizyczny, może prowadzić do niedoboru hormonu wzrostu. Badania wykazały, że u chronicznie zestresowanych dzieci może dojść do zahamowania wzrostu. Taką chorobą, która dosyć rzadko występuje, jest karłowatość psychospołeczna, obserwowana u dzieci do mniej więcej 15 roku życia, które wychowują się na przykład w dysfunkcyjnych rodzinach, w stresującym środowisku.
dorosłość. Doszliśmy do dorosłości. No i proszę Państwa, w tym wieku zaczyna się pojawiać większość chorób związanych z układem hormonalnym. Doświadcza tych chorób od 5 do 10% populacji. Najczęściej są to schorzenia takie jak cukrzyca i choroby tarczycy, a tak naprawdę to te zaburzenia gospodarki hormonalnej bardzo silnie wpływają na przebieg wielu chorób, a u niektórych osób wręcz mają wpływ na dalsze ich przeżycie. I wtedy zaczyna również dochodzić zjawisko odporności, zwiększonej lub obniżonej odporności. Od 20 do 50 roku życia często w tarczycy i w nadnerczach zlokalizowane są główne źródła naszych dolegliwości, bo te hormony, które są produkowane przez te dwa gruczoły, bezpośrednio wpływają na nasz mózg, wpływają na poziom energii, na metabolizm i na układ odpornościowy, który chroni nasz organizm przed takimi niepotrzebnymi gośćmi, jakimi są bakterie i wirusy. I aby układ odpornościowy działał jak należy, on musi stać się barierą dla tego typu organizmów. Wystarczy sobie przypomnieć, co się dzieje każdej jesieni i zimy, kiedy mamy grypę, kiedy chorujemy na grypę. Pamiętamy oczywiście, co się działo, kiedy był COVID. Dużo jednak mniej wiemy, jak tutaj na to wszystko wpływają hormony. Otóż okazuje się, że na przykład u osób zestresowanych, u których występuje podwyższony poziom kortyzolu, no bo kortyzol jest hormonem stresu, automatycznie pojawia się większa podatność na infekcje wirusowe, a tym samym rośnie możliwość zarażenia innych. Takie dolegliwości i objawy choroby ze strony układu hormonalnego są bardzo różne. To mogą być zarówno dolegliwości fizyczne, jak na przykład tycie, po dolegliwości psychiczne, jak na przykład depresja. Mogą się też pojawiać łagodniejsze dolegliwości, takie jak bóle mięśniowe. Czasami przyczyną zaburzeń hormonalnych u dorosłych osób jest tak zwane zużycie gruczołu produkującego dany hormon. Ale częściej tutaj zaczyna się pojawiać choroba autoimmunologiczna, co oznacza, że własny układ odpornościowy atakuje i uszkadza komórki narządów, które wytwarzają hormony. I na przykład niedoczynność tarczycy powoduje wytwarzanie przeciwciała, które niszczą tarczycę i wywołują bliznowacenie tego gruczołu. To z kolei bardzo spowalnia pracę tarczycy i sprawia, że no niestety trzeba wdrożyć leczenie, w którym podaje się tabletki z syntetycznym hormonem tarczycy. Tarczyca, przypominam, wytwarza hormon tyroksynę, który uczestniczy w najróżniejszych procesach metabolicznych w naszym organizmie, a więc reguluje temperaturę ciała, przemiany materii i sprawia, że jelita wchłaniają substancje odżywcze. I teraz jeśli taka tarczyca nie działa prawidłowo, to organizm zużywa energię o wiele wolniej albo szybciej niż powinien. Zostaje zaburzona tak zwana homeostaza organizmu, o której też już słyszeliście. O istotnej roli tarczycy świadczy fakt, że ona się wykształca u płodu już w trzecim miesiącu ciąży i jest połączona krwiobiegiem lepiej niż wiele innych narządów, przez co otrzymuje substancje odżywcze i tlen aż z czterech różnych tętnic. Organizm nie może sobie na to pozwolić, aby tarczyca nie domagała ze względu właśnie na te złożone funkcje, które pełni. Otóż jak działa? Najpierw przysadka wysyła sygnał,
który stymuluje produkcję hormonów tarczycy, aby zapewnić jej optymalne działanie. Wtedy ona zaczyna wydzielać do krwi hormon tyroksynę. W okresie życia zarodkowego i niemowlęcym okresie tyroksyna jest niezbędna do tego, aby dojrzewał nasz układ nerwowy ośrodkowy. Wtedy dochodzi do przemiany hormonu T4 w aktywną formę T3 na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Co jest bardzo istotne i o tym trzeba pamiętać, to że niemal wszystkie nasze komórki posiadają na swej powierzchni receptor dla T3. I teraz jeśli dojdzie do zaburzeń gospodarki hormonalnej związanej z tarczycą, to takie zaburzenia mogą się przejawiać w najróżniejszy sposób. Mogą być to zarówno zaburzenia fizyczne, jak i zaburzenia psychiczne i zaburzenia w funkcjonowaniu całego naszego organizmu. Może to nawet spowodować zmianę charakteru. I kiedy tarczyca pracuje z kolei za wolno, o tym zmianie charakteru, ja za chwilę taki przykład przedstawię, mi się wydaje, że będzie łatwiej zapamiętać to. Kiedy tarczyca z kolei pracuje za wolno, wytwarza za mało hormonu, bo organizm ma niższą temperaturę ciała, marzną wtedy dłonie i stopy. Może również nastąpić obniżenie nastroju. Niedobór hormonów tarczycy wynika najczęściej z tak zwanej choroby Hashimoto, która jest autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy, które powoduje zniszczenie całej tkanki. Niezależnie od tego, z jakiego powodu jest niedoczynność tarczycy, skutki oczywiście są takie same, czyli pacjenci przybierają na wadze, mają wolniejszy rytm serca, mają suchą skórę oraz problemy z wypadaniem włosów i problemy z koncentracją. Tarczyca może też działać za szybko i wtedy mamy nadczynność tarczycy, co przejawia się utratą wagi z kolei, nadpobudliwością, a czasem nawet objawami psychiatrycznymi, takimi jak mania. Przy nadczynności tarczycy jest ona często spuchnięta, niekiedy puchną też mięśnie oczu i pojawia się wytrzeszcz. W większości przypadków, na przykład w chorobie Graves-Basedowa, za zmianę funkcjonowania tarczycy odpowiada właśnie układ odpornościowy. I tutaj chciałam taki przykład ciekawy pokazać. Koneserzy sztuki na pewno kojarzą charakterystyczne wole tutaj na szyi, które może się pojawiać przy niedoczynności i przy nadczynności, a przedstawiono je już na obrazach Madonna z Dzieciątkiem Andrei Manteniego, czy tutaj to jest ten po lewej stronie i ten po prawej, no trochę może słabiej widać to wolę, Madonna różańcowa Caravaggiego. Podobno na nadczynność tarczycy cierpiał również filozof Sokrates. Mam taką dygresję. Są nawet opisywane lekarze o bardzo dużym doświadczeniu, specjaliści różnych dziedzin, pokusili się o opisywanie różnych dolegliwości, różnych chorób w oparciu właśnie o dzieła malarstwa. To jest bardzo ciekawe. Jak kogoś by to zainteresowało, to rzeczywiście radzę poszukać tego w internecie. Proszę Państwa, problemy z tarczycą są nieodłącznie również związane ze stresem, na który wszyscy jesteśmy narażeni. I tu jest przykład, o którym mówiłam. Otóż objawy nadczynności tarczycy wystąpiły u byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha seniora i u jego żony Barbary Bush. Gdy te dolegliwości pojawiły się dodatkowo u ich psa, to CIA postanowiło zbadać poziom jodu w bezpośrednim otoczeniu rodziny. No, nie podano oczywiście rezultatów tego badania, ale sugerowano, że choroba Busha wpływa na jego nastrój do tego stopnia, że się odbijała na jego prezydenckich decyzjach.
I tak podobno prezydent zdecydował się na zaatakowanie Iraku wbrew sugestiom swoich doradców. Po intensywnym leczeniu tej nadczynności sytuacja się uspokoiła na tyle, że zniknęła jego chęć prowadzenia wojny. Amerykańscy żołnierze zostali, co prawda przedwcześnie, ale wycofani z Iraku, co być może decydowało o porażce właśnie przemęczonego prezydenta w kolejnych wyborach. Przewlekły stres, proszę Państwa, nieodłącznie jest związany z zajmowaniem przez prezydenta bardzo odpowiedzialnego stanowiska. Mogło więc wywołać u prezydenta George'a Busha seniora chorobę Graves-Bassettowa, która tak rozregulowała jego tarczycę i nadszarpnęła zdrowie psychiczne, że reagował tak, a nie inaczej. No bo zaburzenia hormonalne mogą wpływać na nasz nastrój, ale to także działa w drugą stronę. Długotrwały stres psychiczny może odciskać piętno na naszej równowadze hormonalnej, a nawet doprowadzić nas do choroby. Powiązania między stresem a chorobami tarczycy są bardzo dobrze widoczne na obszarach dotkniętych wojną. Podczas właśnie konfliktów zbrojnych duże grupy ludzi przez długi czas doświadczają ekstremalnego stresu. Choroba Graves-Bassettowa nie jest jedyną chorobą autoimmunologiczną. W ten sam sposób mogą ulec uszkodzeniu również inne gruczoły, takie jak trzustka, i wtedy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, czy uszkodzeniu mogą ulec nadnercza, wtedy mamy do czynienia z chorobą Addisona, czy jajniki, mamy wtedy do czynienia z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników. Ale pojawiać się też może jednocześnie choroba kilku narządów. I tutaj wyniki badań zaskakują, dlatego że okazało się, że choroby autoimmunologiczne częściej dotykają kobiet. Niemal 9 razy częściej chorują niż mężczyźni. To jest dużo. Okazuje się, że prawdopodobnie żeńskie hormony płciowe, czyli estrogeny, aktywują niektóre komórki odpornościowe naszego organizmu, co niszczy gruczoły produkujące hormony. Z kolei testosteron działa na nie hamująco. Kobiety po menopauzie również są mniej narażone na zapadanie na choroby autoimmunologiczne, bo poziom estrogenu jest u kobiet po menopauzie niższy, bo po przekwitaniu ustaje produkcja tych hormonów. Dlatego układ odpornościowy upodabnia się u kobiet po menopauzie pod względem działania do układu odpornościowego u mężczyzn, co jest kolejnym dowodem na to, że hormony wpływają na układ immunologiczny. Jak mówimy, wymienimy słowo hormon, to większość ludzi natychmiast myśli o różnicach między kobietami i mężczyznami. Ale kiedy zaczyna się organizm starzeć, to pojawia się coś dziwnego. Otóż w miarę starzenia hormonów zanikają różnice między płciami. Mimo że poziom estrogenu u kobiet po menopauzie spada nagle i gwałtownie, a poziom testosteronu u starszych mężczyzn maleje powoli, to między i kobietami i mężczyznami powstają biochemiczne podobieństwa. Bo gdy w ciele kobiety od okresu pokwitania rządzą estrogeny, to w okolicach 60 następuje zmiana hormonalnej warty, do głosu dochodzi wytwarzany przez jajniki i nadnercza testosteron. Tymczasem u większości starszych mężczyzn androgeny utrzymują co prawda niewielką przewagę nad estrogenem, ale w porównaniu ze starszymi mężczyznami, z młodszymi mężczyznami, to tego estrogenu u mężczyzn starszych przybywa nawet trzykrotnie. I tym należy na przykład wytłumaczyć,
dlaczego mężczyźni często są atrakcyjniejsi, starsi mężczyźni. No tutaj za przykład może George Clooney na przykład bardzo dobrym przykładem jest, że jakby wiek dodaje im urody, no bo mają już wtedy więcej estrogenów. To może to jest uproszczenie, no ale tak się myśli. Ale dodatkowo, jeśli ktoś ma nadwagę, to te proporcje między hormonami zmieniają się jeszcze mocniej, ponieważ ta tkanka tłuszczowa sama wytwarza estrogen. I teraz to jest powód, dlaczego po całym życiu, kiedy różnimy się hormonalnie i fizycznie, mężczyźni i kobiety, w tej fazie życia po menopauzie zaczynamy się do siebie coraz bardziej upodobniać. No i mamy starość. Podobnie jak inne etapy naszego życia, również początek starości ewidentnie łączy się z daleko idącymi zmianami hormonalnymi. Te zmiany mimo wszystko przebiegają trochę u kobiet inaczej niż u mężczyzn, chociaż już do siebie bardzo upodobniliśmy. Otóż fizyczne starzenie się układu endokrynnego powoduje, że spada poziom większości hormonów. Ale te zmiany są dostosowane i przyczyniają się do dobrego stanu zdrowia, a nie stoją mu na drodze. Aby zrozumieć, dlaczego niektórzy uważają, że starość to nowa młodość, trzeba się tutaj oczywiście odnieść do homeostazy i sprzężenia zwrotnego. Wiedzieliście już, słyszeliście, że nasz organizm bezustannie czuwa nad naszym zdrowiem. Dzięki temu nasz organizm potrafi się zregenerować i pozostać w równowadze, nawet jeśli warunki bardzo wokół nas się zmieniają ekstremalnie. To jest właśnie homeostaza. I teraz, kiedy na przykład poziom hormonów się waha, czyli mamy za wysokie stężenie insuliny i glukozy we krwi, to mogą się pojawiać oczywiście problemy z trzustką, co oczywiście zaraz lekarz może powiedzieć, że mamy do czynienia z insulinoopornością. W tym przypadku seniorom podaje się leki albo preparaty z syntetycznymi hormonami, tak aby ustabilizować poziom hormonów. I teraz pomyślmy sobie o jednym. Ciągle naszemu organizmowi stawiamy duże wymagania i przez długą większość część naszego życia te wymagania są niezmienne. Ale w momencie, kiedy organizm zaczyna się starzeć, zaczyna się zmniejszać zdolność naszego organizmu do regeneracji. I wtedy, aby lepiej funkcjonować w tej nowej dla naszego organizmu sytuacji, organizm, utrzymując homeostazę, na nowo reguluje poziom hormonów. Nie potrzeba tego, kiedy mamy 30 lat i organizm sam doskonale z tym radzi, ale kiedy osiągniemy starość, po raz pierwszy od dawna na nowo ustala się normalny poziom hormonów, normalny dla naszego wieku. Na przykład wyższe stężenie insuliny umożliwia zwiększenie rezerw energii, które służą do regeneracji w czasie, kiedy starsza osoba zachoruje. Spada też produkcja prolaktyny, która normalnie, pamiętacie, stymuluje gruczoły piersiowe do wytwarzania pokarmu. No bo po co 60-latce możliwość produkowania mleka? Nie wiadomo też, dlaczego u osób starszych zwalnia produkcja hormonów tarczycy. Początkowo badacze sądzili, że to jest spowodowane starością. Potem zauważono, że jeśli tarczyca jest mniej aktywna, to zmniejsza się ryzyko udarów i zaburzeń rytmu serca. A więc na podstawie tych wyników tych badań zmieniono wartości referencyjne badań krwi u osób starszych.
Podobna sytuacja jest z insuliną, czyli hormonem, który utrzymuje niski poziom cukru we krwi. U osób starszych, często naczczo, badania pokazują, że jest więcej glukozy we krwi niż u ludzi młodych, ale zarazem u nich jest również wyższy poziom insuliny. Razem ze starzeniem zmienia się również ilość innych hormonów. Spada też insulinopodobny czynnik wzrostu, który i również przypominający testosteron, hormon rdzeczy DHEA, ale rośnie stężenie LH i FSH. A więc, czy te sterowane przez przysadkę hormony nie pełnią u seniorów jeszcze innych funkcji? Ale okazuje się, że tak. Otóż ważne są dla gęstości kości seniorów, mają swój udział w magazynowaniu tłuszczu, w utrzymaniu temperatury ciała i dobrej pamięci seniorów. I okazało się, że choroba Alzheimera, choroba neurodegeneracyjna, która dotyka coraz większy odsetek populacji, występuje 2 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Prawdopodobnie różnica ta wynika z odmiennego poziomu lutropiny we krwi u kobiet i u mężczyzn. Wyższe stężenie lutropiny u kobiet negatywnie wpływa na ich pamięć. A co się dzieje z naszymi hormonami po 80? Otóż u większości osób starszych obserwujemy pogorszenie jakości snu, co powoduje utratę rytmu snu i czuwania, a więc zaburza poziom produkcji hormonów. Dochodzi do pogorszenia stanu kości i mięśni. Osłabieniu ulega węch. I teraz, ponieważ po 80 roku życia mamy słabszy apetyt i coraz mniej jemy, jesteśmy w gorszej formie fizycznej i dochodzi do tak zwanego błędnego koła. Nie mamy ochoty na jedzenie, ograniczamy przyjmowanie żywności, a więc pogarsza się nasz sen i spada wydzielanie hormonów. Fizjolog Walter Conon jeszcze przed II wojną światową jako pierwszy opisał utratę równowagi hormonalnej właśnie u seniorów. I on jest twórcą teorii homeostazy. Stwierdził, że te rezerwy fizjologiczne, które pozwalają odzyskać równowagę organizmu, zmniejszają się w miarę starzenia organizmu, co w efekcie skutkuje gorszymi rokowaniami na wypadek choroby. Podobnie wygląda kwestia gospodarki hormonalnej. Zmienia się wzorzec snu, zegar biologiczny traci ten swój rytm 24-godzinny, zmienia się również wydzielanie hormonów, ich poziom wykazuje mniejsze dzienne wahania. Stary organizm 80-latka reaguje na to produkcją coraz większej liczby hormonów, takich jak insulina czy leptyna. W związku z tym dochodzi do pewnego rodzaju oporności, a z kolei naprzemienne, wysokie i niskie stężenia hormonów są ważne dla dobrego funkcjonowania organizmu, bo wtedy organizm może w sposób elastyczny dostosowywać się na przykład do stanu fizycznego seniora, czyli reagować na chorobę. Kolejną zmianą hormonalną jest dalszy spadek poziomów hormonów płciowych, zwłaszcza testosteronu, co oczywiście osłabia mięśnie. Organizm wytwarza także mniej witaminy D, a więc w jelitach wchłania się mniej wapnia. Dodatkowo musi więc sobie to organizm niwelować, musi to sobie organizm w jakiś sposób naprawiać, więc musi rosnąć ilość hormonu przytarczyc, który pozwala uzyskać wapń z kości, czego skutkiem jest oczywiście osteoporoza.
W dodatku zmiany związane z hormonami płciowymi powodują, że pogarsza się funkcjonowanie nerwu ocznego i narządu słuchu, więc gorzej widzimy i gorzej słyszymy, co powoduje, że częściej jesteśmy narażeni na upadek, mamy więcej złamań, a już takie złamania u osób starszych nie leczą się szybko. No i taka ciekawa, nie wiem czy optymistyczna na koniec, sprawa, otóż no, chcemy żyć wiecznie, przynajmniej większość z nas. Obecnie wiemy oczywiście, że hormony sterują, mi się wydaje, że już po tym dzisiejszym wykładzie widzicie, że jesteśmy zależni od hormonów. I zaczęli się badacze przyglądać naprawdę, jak hormony i czy hormony mogą wpływać na wydłużenie naszego życia, a nawet sprawić, by trwało wiecznie. 30 lat temu pewien niemiecki student biologii dokonał przypadkowego odkrycia, gdy badał plankton u wybrzeży Riwiery Włoskiej. Otóż w próbkach wody znalazł malutkie meduzy. Wyglądało na to, że po przybyciu do laboratorium zwierzęta przybrały inną formę. Powoli, ale nieuchronnie wracały do początkowego stanu. Czyli to był taki jakby cofnąć rozwój motyla, który ponownie staje się gąsienicą. I okazało się, że ta nieśmiertelna meduza, stół biopław, jest jedynym znanym dotąd gatunkiem, który po przejściu do formy dorosłej potrafi przekształcić się ponownie w formę pierwotną, a następnie w zdrowiu rozpocząć kolejny cykl swojego życia. Tak się zachowuje ten stół biopław w odpowiedzi na stres fizyczny albo bodziec stresowy, który dotrze do niego z otoczenia. A jednym z wewnętrznych takich wyzwalaczy odwrócenia cyklu życiowego u tego zwierzęcia jest osiągnięcie pewnego wieku, czyli starość. Czyli może wrócić w tym rozwoju, ale musi osiągnąć pewien wiek, no w naszym języku starość. I co jeszcze bierze udział w tym procesie? Otóż okazało się, że hormony. Hormony młodzieńcze, tak zwane hormony juwenilne, które regulują jego przebieg, tego procesu, wydają się sterowane przez substancje, które możemy porównać do naszego hormonu wzrostu. Ja na tym zakończę. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować i przekonać do tego, że no, jesteśmy zależni od hormonów, zanim jeszcze przyjdziemy na świat. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo za tę opinię. Jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Czas oczywiście na to nie pozwala. Ja na początku, przygotowując się do tego wykładu, miałam zamiar pokazać Państwu przykłady historyczne, postaci historycznych, które kierowały się w swoim życiu popełniały różne czyny i jak potem się okazało, prawdopodobnie pod wpływem hormonów. Co oczywiście nie usprawiedliwia wszystkich czynów. Czy są jeszcze jakieś pytania? W ogóle pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Życzę Państwu miłego popołudnia. Do widzenia.